No dzień dobry moi drodzy, słuchajcie, nie wiem jak u was, ale u mnie dzisiaj same dramaty. Słuchajcie, przed chwilą skończyłam nagrywać dla was jeden z odcinków i jestem w trakcie poszukiwania podkładów, jak się pewnie też domyślacie po tytule, stąd taki, a nie inny odcinek, bo słuchajcie, stwierdziłam, że potrzebuję czegoś na co dzień, czegoś co nie jest totalnie jakieś, wiecie, takie matowe, kryjące, mega mocne, ale jednak mam fajne krycie. I przede wszystkim, żeby to było w miarę tanie, no bo wiecie, jeżeli używam codziennie podkładu, to zużywam go dużo w ciągu roku i wiecie, fajnie jest mieć coś taniego, a sprawdzonego i dobrego jakościowego. No i słuchajcie, ostatnio nakupiłam kilka podkładów, jeden odcinek już dla was chciałam nagrać i się, co się okazało? Że oczywiście coś musiało iść nie tak. Słuchajcie, odcinek, który dla was wcześniej nagrałam, jest jakości żadnej, bo coś mi się poprzestawiało w ustawieniach, nie mam pojęcia, co się narobiło. Nie wiem, czy to kwestia tego, że jakby wcześniej nagrywałam też po nocach, teraz bardziej nagrywam w dzień, może to jest też kwestia światła, może pora dnia. Także musicie wybaczyć jakość poprzedniego odcinka, dlatego jest ona taka, a nie inna. Ale słuchajcie, zdecydowałam się, że obrobię i wstawię ten odcinek tylko i wyłącznie dlatego, że po to był ten test, żebyście zobaczyli co i jak. I może jakość tam nie jest super idealna, ale wiecie, jednak coś tam trochę można zobaczyć, jeżeli chodzi o ten podkład. No i słuchajcie, przede wszystkim ja bym chciała, żebyście nie kupowali tego podkładu i chciałabym wam naprawdę do tego przekonać, więc dlatego stąd tamten poprzedni odcinek. No i słuchajcie, ja się nie poddaję, także lecimy dzisiaj dalej. Dzisiaj kolejny odcinek z serii poszukiwania idealnego podkładu. Słuchajcie, dzisiaj będzie to Eveline i ten podkład akurat, on ma nam niby wygładzić skórę, dać matowy efekt, ma mieć możliwość krycia i stopniowania tego krycia przede wszystkim i ma minimalizować widoczność porów, czyli coś, czego ja najczęściej szukam w podkładach, dlatego że ja mam rozszerzone pory i one są mega widoczne. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o mój kolorek, to jest kolorek 101, to jest Ivory. Ja z tego co kojarzę, to z tej serii są dostępne 4 różne kolory, one są w różnych odcieniach, więc jest szansa na to, że jakiś tam odcień dla siebie znajdziecie. I w sytuacji, kiedy mamy ograniczoną gamę kolorystyczną w danej serii z podkładów, no to słuchajcie, najlepiej chyba mają te osoby całkiem najjaśniejsze, bo zazwyczaj jest coś totalnie jasnego i gdzieś tam totalnie skrajnego w drugą stronę. Także tutaj akurat będzie plus, jeżeli jesteście bladymi osobami, tak jak ja. No i dobra, ja mam nadzieję, że ten podkład mi dzisiaj poprawi humor, bo ja po poprzednim jestem po prostu zdruzgotana. Jeszcze jak zobaczyłam po zrzuceniu plików na laptopa tą jakość, to już w ogóle byłam zdruzgotana, także bądźcie razem ze mną w nadziei, że będzie git. No i moi drodzy, u mnie różnie, jeżeli chodzi o nakładanie bazy pod podkład, w sumie zazwyczaj tego nie robię, natomiast czasami to robię, więc dzisiaj tak sobie pomyślałam, że połowę twarzy pokryję bazą, a drugą połowę nie i zobaczymy, czy będzie jakakolwiek różnica, może być tak, że nie będzie, a może być tak, że będzie. I słuchajcie, ja wybrałam sobie Pure Blur od Make Up Revolution, dlatego że tej właśnie bazy używam najczęściej. No i dobra, baza mi się wchłonęła i słuchajcie, jeżeli chodzi o stan mojej cery, to on jest trochę tragiczny, dlatego że raz, że ja mam często gęsto jakieś przebarwienia, które też w tym momencie mam, a dwa, że ostatnio mi trochę hormony zaświrowały, więc mam jakieś chrosty i tutaj są po prostu też kratery i moje oczywiście rozszerzone pory, także to będzie niemałe wyzwanie dla tego podkładu, plus jeszcze to, że gdzieś tutaj mam jakieś pojedyncze takie, wiecie, suche skórki. Nieduże, bo nieduże, ale jednak są, więc akurat idealny dzień do sprawdzenia takiego podkładu. I co mi się podoba, to to, że ten podkład jest dodatkowo zabezpieczony taką, wiecie, jakby folijką, bo słuchajcie, jak kupujemy czasami produkty w drogeriach, to problem jest taki, że jak nie ma testerów, to ludzie sobie biorą i otwierają te standardowe, takie, wiecie, te opakowania przeznaczone właśnie na sprzedaż. I to jest problem, bo jak już otworzycie taki kosmetyk, to jemu jakby zaczyna lecieć termin ważności, wiecie, 12 miesięcy od otwarcia, tak? No to jeżeli ktoś już go otworzy x miesięcy przed tym, jak wy go kupicie, no to zaczyna się problem. Słuchajcie, tutaj jest to fajnie zabezpieczone, jeżeli w ogóle chodzi o konsystencję tego podkładu, to on jest dość gęsty, nie jest lejący, także trzyma się w miejscu, natomiast wydaje mi się, że będzie on się fajnie rozprowadzał na skórze. Wydaje mi się, że nie będzie taki gęsty jak, wiecie, jak coś w stylu takiego musu. Kiedyś lata temu, pamiętam, z Maybelline wyszedł taki podkład, który był właśnie taki a la mus. I on był tak gęsty, że bardzo ciężko było z nim pracować. No i jeżeli chodzi o kolor, to wydaje mi się, że
że będzie troszeczkę za jasne, mógłby być troszeczkę bardziej w żółtej tonacji, ale nie jest najgorzej, może on się jeszcze później utleni. I słuchajcie, jak chodzi o ten podkład, to ciężko powiedzieć na razie, muszę go bardziej nałożyć i doklepać, ale zaczyna się zapowiadać dość ok, biorąc pod uwagę to, jak wcześniej wyglądał podkład, który nakładałam, nagrywając dla Was odcinek, to była jedna wielka tragedia, także już mam większą nadzieję na to, że będzie dobrze. No i kończę właśnie nakładanie tego podkładu i powiem Wam, że po jednej warstwie jego krycie jest raczej średnie, nie jest jakieś mega mocne i taki już jest, widzę, w kierunku właśnie zmatowienia. Tutaj producent niby mówi, że da się stopniować i budować to krycie, natomiast ja z doświadczenia wiem, że jak zazwyczaj mamy produkty, które nam niby mają matowić skórę, to z nimi bywa problem, żeby później ta druga warstwa połączyła się z pierwszą. Także mam nadzieję, że tutaj się nic zaraz nie podzieje. Jeżeli chodzi o to, jak on sobie osiadł na skórze, to ładnie osiadł, ładnie się wtopił, nie podkreśla za bardzo porów, natomiast wiecie, jeżeli macie rozszerzone pory, to lepiej jest iść w rozświetlenia niż w maty, dlatego że lepiej ta skóra wygląda w rozświetleniu, bo wtedy wizualnie te pory nam się jakby same wygładzają. Dojechałam nim sobie wysoko pod oczy i powiem Wam, że jak na jedną warstwę takiego podkładu, to jego krycie tutaj, gdzie ja mam normalnie jakieś większe cienie, zazwyczaj w tym miejscu, jest fajne i gdzieś tam na szybko rano jakbym nałożyła jego jedną warstwę i nie miałabym czasu na korektor, tylko bym go pociągnęła po prostu pod oko, to byłabym zadowolona przy takim delikatnym makijażu. Przy większym, no to byśmy musieli tutaj zaraz sprawdzić, czy ta druga warstwa się dobuduje. Natomiast jego krycie, no nie jest na tyle super, żeby właśnie mi gdzieś te większe takie zaczerwienienia pokryć. Zaraz zobaczymy, jak będzie z drugą. I już mi się wydaje, że będzie się ładnie łączyło, że tutaj się nic nie będzie ważyło. Ale zobaczymy dalej. I delikatnie jeszcze go sobie przeciągnę tutaj w stronę szyi, już tymi takimi resztówkami na gąbce. I ja Wam powiem, że ten podkład mi się bardzo podoba. Ja myślę, że on jeszcze troszeczkę lepiej zaraz będzie wyglądał, jak się całkiem wtopi. Natomiast po nałożeniu tej drugiej warstwy, to krycie już jest naprawdę ładne i naprawdę skóra wygląda dobrze, w sensie wiecie, ja przy rozszerzonych porach nadal będę miała widoczne te pory, nawet jeżeli podkład jest dostosowany do takiej cery, to i tak u mnie te pory będzie widać, bo po prostu taką mam skórę, a nie inną. Więc wiecie, jak macie mniejszy problem z porami, to wydaje mi się, że ten podkład będzie bardzo ładnie u Was wyglądał. U mnie no niweluje te pory, natomiast one no nadal są widoczne, to nigdy u mnie nie jest tak, że jakikolwiek podkład totalnie niweluje widoczność tych porów, nie, absolutnie. Jeżeli chodzi o kolor, to widzę, że on jest troszeczkę bardziej żółciutki jak na początku, także wydaje mi się, że po przypudrowaniu będzie to już w ogóle ładnie wyglądało. Jeżeli chodzi o jego krycie w ogóle pod okiem, to Wam powiem, że teraz po tej drugiej warstwie pod okiem wygląda to tak, jakbym ja już nałożyła korektor. Także jestem mega zadowolona, bo wiecie, jeżeli szukam podkładu na co dzień, to jest to super wow, fajna sprawa, szczególnie rano gdzieś tam przed pracą. A wiecie co, jeżeli w ogóle chodzi o jego takie odczucie pod palcami, to on się totalnie zmatowił i nie ma żadnego problemu, że on gdzieś się transferował na dłoń. Słuchajcie, wydaje mi się, że to jest taki podkład, który mogłybyśmy normalnie nosić bez żadnego pudru, bez niczego. Także słuchajcie, już w ogóle szczos, jeżeli chcecie coś na szybko i coś taniego i coś fajnego jakościowego. Tutaj są jakieś takie moje, takie większe przebarwienia, z którymi on sobie nie poradził, ale to zazwyczaj jest tak, że mało który podkład sobie z tym radzi i gdzieś tam to trzeba dokoptować korektorem. Natomiast jeżeli chodzi o to, żeby on się tak na co dzień nadał ten podkład, to będzie on idealny. No jak na większe wyjścia, no to troszeczkę korektora i też będzie super wow się pewnie sprawdzał. Zobaczymy, jak to się zaraz połączy z resztą kosmetyków i jak to się będzie nosiło w trakcie dnia. No i okej, ja zdaję sobie sprawę z tego, że tutaj pod okiem już mam ładnie gdzieś tam wyrównany koloryt, ale nałożę sobie dodatkowo korektor, żeby sprawdzić, czy on się fajnie połączy z tym podkładem. I słuchajcie, to jest też korektor z serii od Eveline, natomiast to jest seria Camouflage Waterproof. I słuchajcie, on ma taki delikatny żółtowy odcień, które jest właśnie fajne, jak macie jakieś cienie pod oczami, bo ta żółć nam niweluje te cienie. Czyli to jest tak, że nie musicie super wow dużo nałożyć produktu, bo sam kolor nam niweluje to, co mamy pod okiem. Mi się on super sprawdza właśnie w momencie, kiedy mam takie
sine, takie wiecie, fioletowo, niebieskawe jakieś tam przebarwienia pod oczami. I już widzę, że on się bardzo ładnie łączy z tym podkładem. Mimo tego, że tamten podkład już wcześniej mi zasiekł, no bo to był podkład, który miał właśnie się zmatowić. Nie ma i tak tutaj żadnego problemu, bardzo ładnie mi się to wszystko łączy. I że jest to podkład z Eveline, to tak sobie pomyślałam, że resztę kosmetyków, które teraz będę nakładać, też wezmę sobie z Eveline. I wydaje mi się, że nie będzie żadnego problemu, żeby ten podkład się połączył tutaj z tym pudrem. No teraz po przypudrowaniu, no to on już w ogóle wygląda bardzo ładnie. Bronzer też nałożę z Eveline. I słuchajcie, tutaj już się nie ma co za bardzo wydarzyć, jeżeli chodzi o ten podkład. W sensie, wiecie, nie wydaje mi się, żeby tutaj już żaden kosmetyk się nie był w stanie połączyć z tym podkładem i tak dalej, skoro mam już na tym podkładzie puder, bo potem no to już właściwie wszystko nakładamy na puder. I słuchajcie, tak sobie myślę, że po prostu dokończę makijaż i wrócę do Was pod koniec dnia albo za chociaż kilka godzin, żeby zrobić jakiś update. I słuchajcie, jak dla mnie tutaj wszystko bardzo ładnie się nakłada i łączy i nie ma żadnego problemu. I fajne jest to, że ten podkład się nie zdziera podczas właśnie nakładania reszty kosmetyków, bo zdarzało mi się, że miałam podkłady, które niby fajnie wyglądały, a przy jakimś większym tarciu, tak jak na przykład robię to w tym momencie, no zaczynał być problem, bo gdzieś tam ten podkład zaczynał schodzić, a ten nie, ten się naprawdę bardzo fajnie wtopił w skórę. I naprawdę mam takie wrażenie, że on będzie jednym z moich ulubionych podkładów, bo to wykończenie jest takie z jednej strony matowe, a z drugiej strony nawet po delikatnym przypudrowaniu też matowym pudrem nadal nie jest takie, wiecie, takie całkiem tępe. Jest bardzo, bardzo ładne jest to wykończenie. Szybki, delikatny brąz już jest, także teraz czas na róż. I słuchajcie, z różem też tu raczej nie będzie żadnego problemu. Jeżeli chodzi o ten róż, to też jest róż z Eveline, który ja swoją drogą uwielbiam. I tutaj też żadne dziury, żadne mi się plamy nie robią. Także wszystko ładnie mi się rozprowadza. I coś mi się wydaje, że będę miała chyba ulubiony dzienny podkład. I słuchajcie, ja po nałożeniu różu i bronzera jeszcze sobie zawsze wracam do pędzelka od pudru i jeszcze sobie to wszystko razem blenduję. Także tutaj dodatkowo znowu będziemy sprawdzać, czy ten podkład się gdzieś tam nie ruszy i nie zedrze. No nie, nie ruszyło go. I naprawdę mi się podoba. Bardzo ładny jest ten podkład. I jeszcze rozświetlacz, oczywiście też z Eveline. I właśnie tutaj też mam taki problem, że przy niektórych podkładach, jak już nakładam rozświetlacz, to tutaj właśnie przynosi mi się, lubi zedrzeć ten podkład. No a tutaj tego nie ma. Bardzo ładnie wygląda. Bardzo. Kosmetyki bardzo fajnie się na nim rozprowadzają. I dobra, kochani, to tak, już na samą skórę nie będę nic nakładała, więc chyba nie pozostaje mi nic innego, jak wrócić do Was po prostu za kilka godzin, bo tutaj już po prostu wszystko, co mogłam sprawdzić z kosmetyków na skórę, sprawdziłam. Moi drodzy, wracam do Was po jakichś mniej więcej 5 godzinach od nałożenia tego podkładu i słuchajcie, jak widzicie, mam makijaż oka. No i tak, malowałam oczy. I jak się domyślacie, pojawił się pewnego rodzaju osyp i gdzieś tam musiałam sobie dodatkowo pędzlem popracować, żeby ten osyp zdjąć. I słuchajcie, najgorzej to mi gdzieś tam trochę poschodziło przy nosie, natomiast przyznaję, to jest tarcie pędzlem dość intensywne, bo cień mi się osypał czarny, więc musiałam trochę się namachać. Jeżeli chodzi tutaj o tą okolicę, to mimo tego, że ja parę razy przejechałam pędzlem i potarłam, to nic tutaj absolutnie nie poschodziło. Jedynie co, no to tutaj właśnie gdzieś tam przy czubku nosa, ale to jest i tak na to tarcie, jak ja tarłam, to i tak po 5 godzinach, plus to, że ja tarłam ten podkład, to on się trzyma naprawdę rewelacyjnie. Bardzo ładnie, mam wrażenie, że jeszcze bardziej się wtopił w skórę, mam wrażenie, że jeszcze lepiej wygląda. I jedyne co, to mam takie wrażenie, że gdzieś mi zanikł kontur. W sensie, wiecie, ja tutaj nie tarłam po bokach, gdzie mam kontur, tarłam tutaj, gdzieś tam przy nosie. Także to nie ja sobie sama starłam ten wcześniejszy, kurczę, kontur, nie? Tylko to jest tak, że tak jakby mam wrażenie, że na niektórych podkładach jakby później kosmetyki bardziej nikną i myślę, że to też będzie jeden z tych podkładów. W sensie, wiecie, tutaj nadal widać, że ja mam na przykład bronzer, natomiast ten róż tutaj gdzieś tak jakby się zgubił się trochę. Natomiast jeżeli chodzi o samą trwałość, to po 5 godzinach no jest sztos, wygląda to
chyba nawet trochę lepiej, jeżeli chodzi o, no abstrahując od tego, że gdzieś tam mi róż zniknął i gdzieś tam tutaj sobie sama starłam, to jeżeli chodzi o resztę twarzy, tutaj gdzie nakładałam ten podkład, to słuchajcie, on tak ładnie się wtopił, on tak ładnie, tak naturalnie wygląda. Naprawdę to wykończenie jest ekstra. Także podejrzewam, że wrócę do Was jeszcze za kolejne kilka godzin. No i wracam do Was po kolejnych godzinach noszenia tego podkładu. Słuchajcie, łącznie to będzie niecałe 10 godzin, jak już mam na sobie ten podkład. I słuchajcie, jeżeli chodzi o ten podkład, to naprawdę z nim się nie dzieje nic. W sensie, ja go jakoś nie oszczędzałam za bardzo, faktycznie nie robiłam się też nie wiadomo super wow czego, ale gdzieś tam wiecie, normalne czynności dnia codziennego, gdzieś tam pokręciłam włosy, tu się gdzieś oparłam, tu coś, gdzieś tam się nawet przyłożyłam na chwilę do poduszki. I słuchajcie, on wygląda nadal dobrze, nadal wygląda ładnie, nie zważył się. Jest trochę bardziej wyświecony jak wcześniej z tego co widzę, natomiast to jest ładny błysk, taki naturalny błysk. Ja w kamerze trochę bardziej się zawsze błyszczę, bo wiecie, no bierzcie pod uwagę to, że ja tutaj mam lampę z takimi diodami, że to jednak odbija trochę światło. I słuchajcie, jeżeli chodzi o to jak się go nosi, to nosi się go bardzo komfortowo. Naprawdę nie ma żadnego takiego, wiecie, uczucia lepkości, żeby on się jakoś przetłuścił czy coś takiego, jak czasami to jest z takimi podkładami, że niby one są matowe, a jednak po kilku godzinach się przetłuszczamy w nich jak nie wiadomo co. Ja mam wrażenie, że po prostu niektóre podkłady te matowe mają taką formułę, że skóra się jakby zaczyna bronić, bo one jakby za bardzo matowią i w tym momencie się robi nam totalnie odwrotny efekt. No tutaj tego nie ma, to wygląda naprawdę bardzo ładnie. Bardzo ładnie się nosi ten podkład, nie pościerał się, nic się z nim nie wydarzyło. I ja jestem zdumiona, bo ten podkład kosztuje w granicach 15 zł i naprawdę jest delikatny, jest lekki, ma fajne krycie, da się go stopniować. Naprawdę jest mega fajny, jeżeli chodzi o łączenie go z innymi kosmetykami, typu widzicie korektor czy jakieś tam sypkie produkty. Tutaj też nie było żadnego problemu i jak dla mnie to będzie jeden z moich ulubionych podkładów na lato. Także ja Wam serdecznie polecam podkład od Eveline i słuchajcie, ja Wam oczywiście wszystko podlinkuję tam na dole i będziecie wiedzieć, który to podkład i tak dalej. Także dzięki za oglądanie, dzięki, że byliście, zostawcie suba i łapkę w górę, no to cześć!